Witam bardzo serdecznie na kanale, witam wszystkie strzelce, przede wszystkim dla Was dzisiaj horoskop na maj. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania. Oczywiście, moi drodzy, zaczynamy ten horoskop miesięczny. Ogólnie, jaki to będzie miesiąc maj dla strzelca? Miesiąc maj. Dosyć tutaj dużo zmian, ponieważ coś się kończy, coś zaczyna w życiu waszym zawodowym i finansowym. Na pewno strzelec postanowi bardzo dużo pracować, współpracować, możliwe, że z jakimiś firmami. Jest oczywiście tutaj dużo szkoleń, praca, która was troszeczkę może wypalić. Także na koniec miesiąca, jak będziecie tak intensywnie pracować, to tutaj wychodzi koniec maja, że trzeba będzie trochę odpocząć, zwolnić, przełożyć pewne sprawy. Także działajcie, ale nie ponad swoje siły. Pracujemy, ale też musimy odpoczywać, tak? Uczmy się odpoczynku. No dobrze, zobaczmy praca. Ogólnie to wyszło, ale teraz w pracy, w karierze, co będzie się działo? Pracy, moi drodzy, wydaje mi się, że na nowo podpiszecie jakąś umowę czy kontrakt. Niektóre osoby wrócą też do starych zajęć. Jest ciekawa praca, możliwe, że ktoś z przeszłości właśnie tutaj do was powróci, albo wy też na swoje miejsce dawne. Albo jakaś, moi drodzy, tutaj roszada może być, że ktoś w waszej pracy odszedł i tu przyjdzie na nowo, tak, z powrotem. Ciekawe rozmowy w pracy się szykują, również możliwe, że otrzymacie podwyżkę, ciekawy aneks, możliwe, że szkolenie dla niektórych, edukacja, jakiś kurs. Także bardzo dobrze, rozwój. Zobaczmy w finansach. Finanse dla strzelca. W finansach tutaj wyszła, moi drodzy, stabilna sytuacja, ale stabilna, ale są ograniczenia finansowe. Bo tutaj jest rodzina, która jest koło was, partner, mąż. Partnerka, żona, jest oczywiście w tych finansach zaangażowane dwoje osób, ale mogą być ograniczenia tutaj, mogą być duże finansowe wydatki. Także rozmawiajcie o waszych wydatkach, planujcie jakieś grubsze remonty czy sprawy związane z waszymi mieszkaniami, domami, żeby te wydatki was nie zaskoczyły. Także tak to będzie wyglądało, że trzeba będzie zaplanować, porozmawiać, bo są ograniczenia finansowe. Miłość, uczucia, kochani. Miłość, uczucia. Co w miłości? Miłości, stara miłość, moi drodzy, tak jak mówię, jest blokady troszeczkę. Na pewno trzeba będzie dużo rozmawiać, wyjaśniać sobie. Jest ta miłość koło was w tym miesiącu. Nawet osoby, które szukają miłości, mogą ją znaleźć z kimś starszym od siebie. Tutaj jest spełnienie marzeń, wyjście gdzieś wspólne, także wyjazd w piękne miejsce, gdzieś nad wodę. Jest dużo uczucia, ale potrzeba wyjaśniania, rozmów, wskazówek właśnie w tym temacie uczuć. Ale duże spełnienie. Co w domu dla strzelca, kochani? Co w domu dla was? Aha, w domu jest troszeczkę zamieszania, nerwowo. Możliwe, że pojawi się z przeszłości ktoś fałszywy, kto będzie chciał was wyprowadzić z równowagi. Także uważajcie na osoby trzecie,
W domu oczywiście też mogą być jakieś sprawy z przeszłości, czy urzędowe, czy jakieś administracyjne, niepozałatwiane, i to może być, moi drodzy, przyczyną waszych takich problemów. Także załatwiajcie wszystkie sprawy, bo tutaj coś z przeszłości może być niezapłaconego, na przykład może przyjść powiadomienie, niezapłacony rachunek, mandat, czy coś w tym rodzaju. Ubezpieczenie wzrosło. I też trzeba tutaj wyrównać pewne sprawy. Także tutaj nerwowa atmosfera wokół administracyjnych spraw. I zdrowie dla strzelca. Co w zdrówku? Tutaj, moi drodzy, powracające stany, jakieś wirusy, bakterie, oczywiście pęcherz moczowy, dolny odcinek kręgosłupa, układ moczowy, bóle głowy. Także głównie uważajcie, moi drodzy, na powracające wirusy, bakterie. I niespodziewane sprawy dla strzelca. Niespodziewane sprawy. Niespodziewane sprawy, kochani. No, tutaj może was zaskoczyć jakiś przestój. Być może to będą ograniczenia z powodu zdrowia. Ale macie kogoś koło siebie, kto będzie o was dbał, i też ograniczenia troszkę zdrowotne i finansowe, które mogą was zaskoczyć w tym miesiącu. Także dbajcie przede wszystkim o swoje zdrowie. No wiadomo, może niektórzy będą mieli urlop, ale tutaj bardziej zaskoczą was jakieś niespodzianki zdrowotne. Moi kochani, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, zdrowie najważniejsze, pamiętajcie o tym. Pozdrawiam bardzo serdecznie.